Jak się zaczęła twoja przygoda z Wrockim? Może zacznijmy od tego, że na początku był chaos. Ogromny. Lata 80., początek lat 80., najpierw w stanie wojennym dostałam się na rusycystykę, a w połowie studiów musiałam zdecydować o temacie pracy magisterskiej. Ponieważ filologia rosyjska w tamtych czasach nie cieszyła się specjalną popularnością, trudno się dziwić, więc chciałam przynajmniej z honorem jakoś skończyć tą rusycystykę i padło na Brockiego jako wybór tego poety, z którego chciałam pisać pracę. W którym to roku było? 83, mniej więcej pół metek studiów. W 87 skończyłam, więc Brocki wtedy zupełnie był nieznanym w Polsce poetą. Jakieś pojedyncze wiersze były przemycane w drugim obiegu. W Rosji był objęty zakazem druku. W latach 60. wydano jeden z obszernych jego tomów poetyckich w Nowym Jorku i w zasadzie bardziej via Nowy Jork niż z Rosji docierały do nas te jego utwory. Jednak w Rosji w tamtym czasie był dosyć popularny, ale właśnie w samizdacie, w drugim obiegu czytano jego wiersze, śpiewano go. To był ten początek. Zachwyciłam się przekładami, które pojawiły się wtedy w Polsce, przekładami Brockiego. To były tłumaczenia Barańczaka. Wydane najpierw przez Nową i przez Oficynę Literacką. Taki mały tomik z 85 roku. I to zrobiło na mnie największe wrażenie. Zachwyciłam się tą poezją i już zostało tak na wiele lat. Mój promotor w zasadzie miał jakiś pomysł na to, żeby Brocki pojawił się w ogóle na tym seminarium, ale nie gwarantował, że będziemy mieli tytuły magistrów po skończeniu studiów, no bo czasy były niepewne. O pierestrojce się jeszcze nie śniło, wobec tego trzeba było we własnym zakresie zdobywać materiały. Przywiózł mi ze swoich zbiorów na 2 tygodnie tom wydany, ten właśnie w 65 roku w Nowym Jorku, przywiózł mi na 2 tygodnie tom poezji. Co można zrobić w takiej sytuacji? No, tylko szukać możliwości powielenia, a pamiętajmy, że to były czasy przedinternetowe. Mało tego, to były czasy przedkserokopiarkowe. W Krakowie były 2 ksera. Jedno było na Akademii Górniczo-Hutniczej, a drugie na policji. Jak wiadomo, z tego drugiego wtedy na milicji. Z tego drugiego nie skorzystałam. Natomiast udało mi się później dotrzeć właśnie do ludzi, którzy mi zrobili kopię tego tomu. A póki co próbowałam te najlepsze wiersze Brockiego przepisywać ręcznie. Do dziś został mi taki gruby kajet z przepisanymi ręcznie, pięknie kaligraficznym pismem. Ale to chyba nie było tylko ze względów takich technologicznych trudne, bo musisz o tym powiedzieć chyba, bo mało kto sobie zdaje sprawę, jakie to były lata 80. To nie tylko trudność w dostępie do kserokopiarek, tak, czy do kopii, ale w ogóle ja to mówię chyba o takich, odwagi. Ja mówię o takich przyziemnych sprawach, dlatego że one sprawiały najwięcej kłopotów. No pewnie, że w tamtych czasach angażowanie się w opozycję, podobnie jak dla Brockiego, dla nas tutaj też miało pewne konsekwencje, bo jeżeli się prowadziło na przykład spotkania latającego uniwersytetu w domu, no to wiadomo było, że można było za to, jeżeli nie posiedzieć, to na pewno mieć jakieś kłopoty. Jednak leczyło się ten splin i w tym małym 1,5 pokoju mieściło się czasami po 15 osób. Na tych spotkaniach, ale to były niezapomniane wrażenia i poza tym myśmy naprawdę coś dobrego wtedy robili.
I to, że ten Brodsky pojawił się w moim życiu, nie było tak zupełnie z powietrza, bo myśmy wtedy chłonęli całą literaturę drugoobiegową. Pożyczało się na jedną noc tomiki poetyckie, pożyczało się bibułę, krążyła. Było takie hasło, na wolność to jutro wymienisz, przeczytaj, przepisz, nie niszcz. To było ważne, a poza tym kształtowało nas w jakiś sposób. Pamiętaj, że to był początek lat 80., ja to z uporem maniaka powtarzam, i myśmy wtedy nie mieli świadomości, że upadnie mur berliński, że skończy się, że będzie w Rosji pierestrojka. To były siermiężne czasy, ale się bardzo dużo czytało. I chyba z tą dostępnością, mimo tego, że ona była mniejsza, było tak, że bardziej staraliśmy się. Z Brodskim też jest specyficzna historia. Z jego wydaniami tymi zagranicznymi. Pamiętaj, że on w Rosji wydał oficjalnie w druku tylko dwa wiersze. Więc to też obrazuje skalę. A dlaczego? Co go nienawidzi? Władza za co go nienawidzi? On w zasadzie, jakbyśmy chcieli to określić, był niepokorny, był niezależny, rzucił szkołę w wieku lat 14, mówiąc, że ona mu nic nie da. Próbowano mu przyfastrygować wizerunek człowieka takiego buntownika, piszącego jakieś mało wartościowe wiersze. Oczywiście te wiersze, które stały się później podstawą procesu, zesłania, jeszcze wcześniej osadzenia go w szpitalu psychiatrycznym, to były utwory fabrykowane. Kiedy po latach można było dotrzeć do tych akt KGB-owskich, zresztą nie w pełni, okazało się, że Brodskiego wierszy to tam prawie nie ma. Fabrykowane, czyli ktoś... Tak, podszywał się, żeby były dowody przeciwko tuniejadcowi, jak to się nazywało ładnie po rosyjsku. Chodziło o pasożyta społecznego i to był główny zarzut. Pasożyta społecznego? Tak, pasożyt społeczny, nie pracujący nigdzie. No, dzisiaj to my to nazywamy freelancer. Wtedy to był pasożyt społeczny. I za to można było właśnie się przenieść gdzieś tam pod Archangelsk, bynajmniej niedobrowolnie. Także te losy Brodskiego były bardzo w tamtych czasach smutne i ponure. Kiedy czytamy o jego procesie, potem o szpitalu psychiatrycznym, do którego trafił za karę, nie z powodu jakichś psychicznych traum, to się okazuje, że na przykład późniejszego noblistę wtedy owijano jakimiś mokrymi prześcieradłami i kładziono go pod kaloryferem, dawano mu zastrzyki z kalcjum, to potem znajdzie jakieś odzwierciedlenie w dwóch utworach, ale głównie w Gorbunowie i Gorczakowie, dużym poemacie o szpitalu psychiatrycznym. Wielka metafora tego rosyjskiego więzienia. Wiesz, parę lat temu, kiedy na wieczorze poświęconym pamięci Wisławy Szymborskiej, po jej śmierci jeden z rozmówców opowiadał o zupkach, którymi raczyła swoich przyjaciół. Przypomniała mi się taka historia właśnie z tego czasu, o którym ci opowiadam, a mianowicie o człowieku, który odegrał niepośrednią rolę w tym, żebym mogła tłumaczyć wiersze Brodskiego, te z wydań zachodnich, i żebym mogła w ogóle zaistnieć jako tłumacz. Wtedy to był doktorant zajmujący się Norwidem, Holender, którego poznałam właśnie w tym okresie i pełnił rolę takiego trochę kuriera między mną a moją rodziną w Amsterdamie, ale tak naprawdę przywoził mi zarówno tomy wierszy Brodskiego, jak i literaturę potrzebną do pracy nad nim. No i pamiętajmy, że to też nie było legalne. Nieomal równolegle z wydaniami
tymi na, wypuszczanymi przez wydawnictwo Ardis, staraliśmy się z Barańczakiem nadganiać czas i dawać polskiemu czytelnikowi pewien wybór tego, co najważniejsze z wierszy Brodskiego, ale to był już późniejszy czas. Kiedy mówiłam o studiach, no to był rok powiedzmy 83. Dlaczego wspomniałam o tych zupkach? Otóż Arendt, żeby mieć jakieś uzasadnienie do tych swoich podróży, między innymi zabierał do mojej ciotki zupki w proszku, tak jakieś amino czy coś w tym rodzaju. Nie mieliśmy zupełnie świadomości, że gdyby go z tym białym proszkiem złapano na granicy, to mógłby mieć znacznie, zanim by się zorientowano, że jest to polski żurek albo jakieś jeszcze inne tego typu specyfiki, że nie jest to, że ten biały proszek nie jest czymś, za co można by go było pociągnąć do odpowiedzialności. Tłumacze w tamtym okresie podchodzili do swojego zawodu, powiedziałabym, bardzo tak z ogromnym namaszczeniem, to znaczy tłumaczyło się 1, 2, 3, góra 5 wierszy rocznie i to było coś takiego bardzo wzniosłego i dopiero w zasadzie Barańczak złamał ten kanon w jakiś sposób, pokazując, że można zrobić świetne przekłady i szybko, że można pokazywać właśnie choćby Brodskiego nieomal równolegle z tym, co on pisał. Miał tę niepowtarzalną okazję, że przyjaźnił się z Brodskim i dzięki temu myśmy tego Brodskiego mogli poznawać już właśnie w latach 80. Czy można powiedzieć, że tłumacz, tłumaczka jest w pewien sposób ambasadorem twórcy, którego tłumaczy? Pytam nieprzypadkowo ciebie, bo ty jesteś bardzo w takiej powszechnej opinii, myślę, sklejona z Brodskim. I to może być i błogosławieństwo, i przekleństwo. Wiesz, jestem sklejona z Brodskim, ale jestem odklejona zupełnie od środowiska. I to translatorskiego. Jestem wolnym strzelcem po prostu. I w związku z tym nie mam oparcia w jakiejś grupie takiej, powiedzmy, czy jakimś związku twórczym. Ten Brodski mi wystarcza na całe życie, ale też powoduje, że mogę sobie pozwolić na pewien dystans. I kiedy widzę, że coś niedobrego się dzieje, na przykład tak jak w wypadku wiersza Na niezawisłość Ukrainy, który pojawił się parę lat temu na fali tego, co się zresztą działo na Ukrainie. I próbowano wtedy przypomnieć Brodskiego, ale w dość ryzykowny sposób, a mianowicie wyciągnięto wiersz, którego Brodski nie umieszczał w żadnym ze swoich tomów wydanych oficjalnie, ani z tego czterotomowego, w tym czterotomowym wydaniu jego wierszy, które były jakby z jego imprimatur. To jest właściwie cały kanon jego twórczości, bo to zawiera i wiersze od lat 60. do końca, i eseje, dramaty, tłumaczenia, wszystko. Więc ta niezawisłość Ukrainy się tam nie znalazła. Czytał gdzieś to na jakimś zamkniętym wieczorze. Spisano to potem z taśmy z błędami i w momencie, kiedy się zrobiła zawierucha na Ukrainie, wyciągnięto ten wiersz, mówiąc, że Brodski jest takim nacjonalistą i że tak niekoniecznie dobrze się o tych braciach Ukraińcach wyrażał. Trzeba brać pod uwagę, że wiersz napisany w konwencji listu do Karola Gustawa, zawierający całą masę ironii, takiej gryzącej ironii, pewnych złośliwości dotyczących władzy, był napisany i dedykowany i niejako wymierzony w rząd Kuczmy, a nie w to, co się działo później na Ukrainie. Więc trzeba, po pierwsze, jeśli chcemy do tego wiersza sięgnąć, to pamiętajmy o dacie. I to jest pierwszy zarzut. Nie można tak manipulować tekstem, a na to niestety dali się nabrać czytelnicy, no bo
prawda, ktoś wyciągnął ten wiersz i nie to bez powodu. Była taka potrzeba trochę. Była, tak, szukano takich zahaczek. To, co nam się udało zrobić z Barańczakiem, to było sporo, bo zostały przełożone te największe poematy. Niewiele zostało. Ja nie liczę tego na wersy, ale powiedzmy na przykład wiersze ostatnie ważą 35 deka, bo zważyłam. Więc tego Brodskiego jest parę kilogramów, powiedzmy. Więc jeżeli ktoś chce rzeczywiście po niego sięgnąć, to ma dobry wybór tego, co najważniejsze. Brodski nie tyle odcinał się od wczesnej twórczości, ile krygował się trochę, że to może niedobre, że to takie wczesne, że to takie leningradzkie, że to... No, miał większe zaufanie do siebie jako do dojrzałego poety. Natomiast z tym można polemizować, a nawet trzeba, dlatego że na przykład wielkie poematy powstały w latach 60. I one cały czas wymagają maksymalnej uwagi i tego, żeby od nich zaczynać lekturę. Więc Izaak i Abraham, Gorbunow i Gorczakow, czy Szestwie, które zaczęłam tłumaczyć na potrzeby radia, ale niestety nie udało się dokończyć tego pomysłu. Kiedyś do tego wrócę. I to jest ważne, właśnie wielka elegia dla Johna Donna, te rzeczy, które się ukazywały powiedzmy jeszcze do 72 roku, kiedy Brodski został wyrzucony z Rosji bez prawa powrotu, bez możliwości przyjazdu na pogrzeb rodziców. Odebrano mu obywatelstwo, ale później próbowano mu je oddać po Noblu. Nie przyjął.